Cześć, to Hilpitero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj czas na vlog z Lecha Poznań. Lech Poznań to drużyna, która rozpoczęła, właściwie wokół niej rozpocząłem moje vlogowanie za Jagiellonią. Także to taka dosyć specjalna drużyna dla mnie. Może nie jestem jakimś jej wielkim fanem, kibicuję oczywiście Jagiellonii, ale ze względu na to, że to się zaczęło właśnie od Lecha, to tak dosyć specyficznie podchodzę do tego spotkania. Tak się złożyło, że podobnie jak w przypadku pierwszego vloga, pierwszego meczu, tak i w przypadku tego meczu pogoda była niezbyt korzystna. Dlatego dzisiaj taka dosyć luźna formuła. Będzie oczywiście taka troszkę luźniejsza pogawędka. Nagrałem też oczywiście sporo materiału, jest montaż, ale przejdźmy może do takich pobocznych wątków, bo ten mecz nie miał jakiegoś tam specjalnego wątku, specjalnej fabuły, na której mógłbym się skupić. Przede wszystkim, po pierwsze, trzeba tutaj pokazać jedną rzecz. Jagiellonia, PJW, Jaga, PJW, strona, link tutaj macie do kliknięcia, znaczy do kliknięcia, sami sobie wpiszcie, zainteresujcie się sprawą, bo naprawdę jest bardzo ważna. Dzisiaj na meczu z Lechem Poznań to był taki motyw przewodni, może na trybunach bardziej niż na boisku. Dlatego nie będę o nim generalnie mówił, bo na stronie wszystko jest elegancko opisane. Chłopaki się postarali, opisali to bardzo dobrze i szczegółowo. Dlatego zapraszam Was do poczytania, do wsparcia przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne, żeby dać nawet, nie wiem, 2-3 złote, 5 złotych. No odpuśćcie sobie tego jednego browara, wrzućcie te kilka złotych do przysłowiowej skarbonki chłopaków. Poza tym ciekawa sprawa, bo oczywiście dzisiaj Nenad Bielica nie mógł siedzieć na ławce rezerwowych swojej drużyny, nie mógł dowodzić z poziomu murawy Lechem Poznań. Zasiadł na trybunach, na trybunie nad ławką rezerwowych Lecha i siedział w takim dosyć specyficznym towarzystwie, jak za chwilę zobaczycie. No, że tak powiem, nie był zainteresowany prezentacją przedmeczową naszej drużyny. Z numerem 26 Marti! I z numerem 77 Piotre! Ale to taka ciekawostka. Przy okazji warto wspomnieć, to może taki już pomyczowy trochę wątek, że spotkałem reprezentanta Polski, niedawnego debiutanta w reprezentacji, człowieka, który awansował na mundial ostatnio, czyli Maćka Makuszewskiego, byłego zawodnika Jagiellonii, obecnie piłkarza Lecha Poznań. Dzisiaj nie mógł on wystąpić ze względu na pauzę za żółte kartki, ale udało mi się kilka słów z nim zamienić. No, Lech prowadził, myślę, większą część spotkania 1-0, no, skończyło się 1-1. Ja akurat nie jestem ani smutny, że jest remis, bo i z jednej strony, i z drugiej dla mnie jest okej. Rozumiem, że nadal masz wiele kontaktów, jakby to można powiedzieć, na Jagiellonii. No nie tyle jak Piotr Świerczewski, ale jeszcze naprawdę mam sporo znajomych. No, ja mieszkam w Białymstoku, to dla mnie normalne, że kibicuję Jagiellonii. Gram w Lechu Poznań dzisiaj, chciałem, żeby Lech wygrał, ale tak jak powiedziałem, remis nie jest zły. Ostatnio oczywiście powołanie do reprezentacji, twoja kariera wchodzi na kolejne szczeble. Powiedz, jak to pomaga mentalności piłkarza, dostanie powołania, debiut w reprezentacji, no i oczywiście branie udziału w takim, no, wielkim wydarzeniu, powrocie na mundial? No tak, przede wszystkim mentalnie to jest niesamowita sprawa, myślę, dla każdego zawodnika, który gra w swojej reprezentacji. Myślę, że Polska to wielki kraj, jestem dumny z tego, że dostałem powołanie, już no gdzieś nie byłem pewny, że mogę dostać w ogóle to powołanie, bo lata lecą, najmłodszy nie jestem, ale widać, że dobra forma, dobra dyspozycja gdzieś wpadła w oko trenerowi na wałce. Cieszę się, że pojechałem, dałem z siebie wszystko, byłem dwa razy, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, będę starał się dobrze grać też w lidze, w kolejnych spotkaniach i o to, żeby selekcjoner o mnie nie zapomniał. Oczywiście też na reprezentacji miałeś okazję trenować na przykład z Jakubem Błaszczykowskim, takim twoim głównym rywalem, jakby tak podpatrzyłeś kilka takich rutyniarskich może zagrań, takich znanych z Bundesligi? No, Kubę podpatrywałem i na treningach, no i wcześniej w reprezentacji i w klubie, bo nie ma co ukrywać, to jest legenda reprezentacji Polski. Myślę, że ma chyba około 100 występów, naprawdę świetny piłkarz, super kolega z drużyny, wiele rzeczy podpowiada.
bardzo fajny kontakt. Myślę, że cała grupa ma, jeżeli chodzi o reprezentację ze sobą i naprawdę fajnie to wygląda. Nie tylko Kuba jest świetnym zawodnikiem, bo mamy jeszcze wielu, tak jak Robert, czy Łukasz Piszczek, czy Piotrek Zieliński, czy Kamil Glik. No, jest wielu chłopaków, którzy naprawdę grają na bardzo wysokim poziomie, nie ma co ukrywać i od tych chłopaków trzeba czerpać przykład. No i koniec końców, crème de la crème tego materiału. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na te kilka minut, które zmontowałem z tego, co udało mi się nagrać. Oczywiście będę się starał to robić coraz lepiej z tygodnia na tydzień. Następny materiał to będzie bodajże Arka Gdynia. Zobaczymy, czy uda mi się ten wyjazd zaliczyć. Na razie plany są takie, żeby tam pojechać. No ale cóż. Z zatłoczonej ulicy Żwirka i Muchomorka, gdzie właśnie dziś, za kilka, może kilkanaście minut, będziemy świadkami otwarcia nowego supermarketu. Halo, halo, Mietku, oddaję Ci głos. Halo, halo, Franku, dziękuję za głos i potwierdzam Twoje słowa. Tu przed drzwiami też jest słonecznie, a rozentuzjazmowany tłum krzyczy co chwilę Open the door, open the door. Do końca tego nie rozumiem, gdyż nowy supermarket, a właściwie jego drzwi główne, otworzy o 10.02 znany i lubiany stróż nocny, pan Zdzich. Teraz to było na tyle. Zapraszam do zostawienia łapek w górę, komentarzy, sugestii, co chcecie oglądać w takich materiałach. Oczywiście przypominam, że nie mam praw nagrywać boiska w trakcie meczu, także jeżeli ktoś chciałby to zobaczyć, to niestety, ale tego nie mogę robić. No i cóż, lajkujcie, subskrybujcie, napis. Out.